Siemandero, Warrior CEO, taką ciekawostkę znalazłem. Oczywiście ja już raz się zalogowałem, żeby zobaczyć, czy to w ogóle się nadaje do nagrania. No i uważam, że się nadaje, także spróbujemy sobie. Standardowe menu, bardzo zbliżone do wszystkich tego typu gier, także tutaj się nie będziemy nad czymkolwiek zastanawiać. Spend goal, play games, to tam spoko, akurat też się nie będziemy jakoś zagłębiać, bo myślę, że gra jest dla mnie jednorazówką. Aha, spend dollars, to zrobimy spend dollars. Coś się wylosuje na pewno. Tak, wydałem 5 dolarów, żeby zdobyć 3. Dobra, to nie, to tak nie zrobimy. Dawaj średnią. Possible rewards. Dobra, ale dawaj open. I tak, zdobyłem jakiegoś nowego grajka, nie grając w ogóle. Dawaj jeszcze raz. I 5 czegoś tam. Może ja sobie na razie odpuszczę losowanie, bo nawet nie wiem, do czego to jest. Ale dobra, watch ad niestety w tym momencie nie. Weapons 2, heroes 4. 2% otwarcia. Weapons. Czyli tu można jeszcze dodatkowo za zwykłe monetki kupować sobie bronie. Fajnie, fajnie. W tej chwili mnie nie stać. I 4 heroesów mam. Ten jest New, ten jest Rambo. Ja gram Rambo. Nie no, zagramy tym mocniejszym. Ten jest New, Scout i Spy. To weźmiemy Spy. Weźmiemy upgrade, bo jest taka szansa. 3 razy nawet, dobra. I teraz weźmiemy play. I zobaczmy, co to. Poligon mam zrobiony, dawać town. Use auto attack, nie. Nie tym razem. A czemu ja mam nick Warrior? To jest pytanie. Ale mnie goś pyknął. Dobra, mam te takie wylosowane, to sobie wezmę, ale jak to się stało, no? Oni są tacy dobrzy, masakra. Dobra, jednego ubiłem. Drugiego ubiłem. Ray attack. To nie jest takie łatwe. Poprzednim razem jak grałem, wydawało mi się, że to jest łatwiejsza giera. No ale jeden dead. 3 killsy. O kurde, reklama, ale jaja. No dobra, cóż zrobić. Nie da się przyspieszyć, da się. Czyli tu już jest jeden minus. Skakują same reklamy. Okej. Okay. Tu można za Watch Ads odnowić sobie w Full HD. W HP. A tu można Free Boost. No i dobra. To ja nic z tego nie robię. Lecimy dalej. Fioletowe dają level, czyli experience. Uciekł. Zabili go i uciekł. No chodź, mały. Dobra, mam jednego killa. Czemu ja się nazywam Warrior? Czy nie to, żebym tam jakoś narzekał na tą nazwę, no po prostu, no Warrior to Warrior. Nieraz się nazywałem Warrior, tylko początkiem 3N Warrior, czy NX właściwie. Uj, nie wesoło się zrobiło.
Spoko, no nie jest to jakaś tam tragedia, ale no, no jest to prosta giera taka, myślę, do zrobienia pewnie przez większość deweloperów, nawet początkowych, w sensie początkowych. Chociaż nie do końca, no bo grafikę ktoś musi jednak narysować, czyli nie jest to tylko praca dewelopera. Ciekaw jestem, co jest, jak się włączy auto. Tu jest dwóch. No i dobra, wygrałem znowu. Czy mam takie wrażenie, że wygrałem, bo się gra zatrzymała po moich killach. Znowu reklama. Bazooka. State 3. I co, i teraz wypadałoby obejrzeć reklamę, żeby sobie odnowić HP. Ale mam na szczęście 5 odrodzeń, czyli zostały mi jeszcze 4. To właściwie nie muszę się tym przejmować w ogóle. Jeden kill zaliczony, właściwie można powiedzieć szybki, dość szybki, drugi kill. O kurde. No to teraz to już chyba będzie wtopka. Szkoda, że się HP nie odnawia. A ile ich zostało? 24. Dobra, jeszcze ubiłem dwóch. O, elegancko. Restore health. To ja od razu poproszę. No i przyszło z pomocą. Gra przyszła z pomocą. Początkującemu warriorowi, który normalnie nazywa się 3N. Dobra, jest następny. Następny fragen. Następny frag. Ten wali bazuką. A, to ja mam, dostałem na stałe taki przycisk od odnawiania energii. Fajnie. No nie jest najgłupsza ta gra. Powiem szczerze, że jestem... No gdyby nie te reklamy, które się tak agresywnie włączają po prostu co jedną grę, to byłoby całkiem fajnie, no nawet przyjemnie i sensownie by się grało. Oczywiście zmniejszająca się planszeta. Żyje tylko ja i jeden gość najpewniej. Dobra. Jest nice. Znowu agresywna reklama. Chyba w to grałem nawet. Dobra. Unlocked a new chapter. Dobra. I tu może będą już deko mocniejsze, mocniejsi goście na przykład. Dobra. Attack Drake. Double shot weźmiemy. Aha, czyli tutaj się zbiera expa tylko na jedną rozgrywkę. Czyli pewnie się jest silniejszym. Aha, przy każdym levelu dostaje się ten. Dobra, to atak Ray. Okej, 9 przeciwników jeszcze zostało. Trzeba czasami strzelać w ciemno. I to jest bot jakiś, no nikt by normalny, żaden normalny człowiek by tak nie zrobił. Max HP zwiększymy. Czy co? Czy speed? Speed zwiększymy. No i dobra, znowu win, czyli zaraz znowu reklama. Szkoda, że tak jest, ale te reklamy są w miarę szybko wyłączalne, także nie są jakoś tam uciążliwe. Gra jest fajna. Każdy ma później możliwość... każdy chapter ma 3 stage'e. Ale przyjął. Dzieciaku! Nie ze mną te numery. No i baja. Jest pełne HP.
Mam jeden. Dobra, co dostanę? Bleed on hit, bullet size. Zostało nas 22. Ale farcik. Mało HP, panie. Dobra, tu jest jeszcze jeden na górze update, ale niestety tu mam jeden. 16 jeszcze przeciwników. Ale się naciąłem, kurde no. Miał mnie rozwalił. Ta, dawaj. Dobra, 5 zostało, dobra. Butlik jest dobry. I wali bazuką. No i co? Zemściłem się. Oto twój adres. Na kurde no. 27. Co to? Poproszę 150 zł. Zatrzymaj resztę. Jesteś taki młody i masz... Fuck you. Dobra, stage 2 clear. Teraz to już szybko zginę. Shield. Fire range. Dobra, może faktycznie shield weźmy. Level 4. Dobra, czyli levele się upgrade'uje w chapterze. Czyli już w następnym stage'u nie zaczynasz od zera levelem. Spoko, to jest dobre. Czterdziestu trzech przeciwników mam. A właściwie już 42. Hej, no zaczynam się jakoś tam trochę nawet stresować. Trochę chaos sieje. Gamoniu. Sporo mi się ich udało, nawet 3 mi się udało zabić na razie, a wydawało mi się, że więcej z mojej przyczyny padło. Ma shield. Tam jakiś sieje spustoszenie jeden. I zostało nas 3, pany. O kurde, ale mnie zasunął. Trzeba uciekać. Nie wygram tego chyba. A jednak. Pięknie. To jest denerwujące, no ale cóż zrobić.
Mogliby chociaż wyłączać te reklamy, w sensie dźwięk w nich. No i co, mam następny tryb. Cofka. Bo ja muszę zobaczyć, czy mogę zmienić imię. Nie wiem, czy też chcę zmieniać imię. No fajna jest ta gra, taka no... że tak powiem, wkręcająca, ale czy to jest gra... O, mogę się nazywać 3N Warrior. Ale czy jest to gra, w którą zagram jeszcze raz? Chyba nie. Szczególnie... To jest taka gra szczególnie dla... Znaczy, nie wiem... Nie wiem, jak to powiedzieć. Wydaje mi się, że ja na przykład już w tę grę nie zagram, tylko pokazówkę, tylko pokazowo zagrałem, żebyście zobaczyli i sami zdecydowali, czy chcecie zagrać, czy nie. Ale jest fajna. Naprawdę jest taka, że można poświęcić tę jakąś godzinkę na przykład, jeżeli macie tyle czasu. Spy level 13. O, a ja mam tutaj jeszcze coś? A, mogę otworzyć za 500? Nie. Mogę otworzyć za... Za 50 jeszcze parę czyń. Aj, szkoda, że mi się nie trafiło tamto. O, 3 za 150, no to chodzi. Po co to dwa razy klikać? Bereta mi się trafiła. I nowa postać. I 5 tych. 5 żytek, że tak powiem. Aha, czyli tu miałem... 100 razy 3, a tu mam beretę 450, mam jeszcze bazukę i mam jeszcze takiego shotguna chyba, 5 strzałów po 80. A tą beretę można upgrade'ować? Można. Ej, to będzie chyba snajperka, tak? No to spróbujmy raz snajperką i kończymy. Ale jaja. Ale jaja. Stary. O kurde, ale mnie rozwalił. Dawaj. jak dziecko normalnie. Dobre. fajne. No cóż, co tu dużo gadać? No zagrajcie sobie sami. Ja kończę. Myślę, że to był ostatni raz, gdy w to grałem. A może jeszcze nie. Może dla Beki sobie zostawię tę gierkę. I jeszcze raz zrobię z niej filmik. W każdym razie narka i do zobaczyska w następnym odcinku ewentualnie. Trzymajcie się, nara!